Każdy ma jakieś niezapomniane wspomnienie na schodach, inni, ja. Kiedy nie chcesz gdzieś iść, ale też nie chcesz odmawiać, to jesteśmy wstępnie umówieni. Nikt, faceci w losowym momencie. Nikt, ale naprawdę nikt, sąsiedzi z góry. Ten jeden kumpel z miłością swojego życia. Kiedy twój samochód zaczyna wydawać dźwięki, które brzmią bardzo drogo. Nie mogę iść teraz na urlop, mam kluczowe znaczenie dla firmy. Kiedy jesteście po 30 i postanowiliście zorganizować imprezkę. Moja była napisała do mnie, możesz usunąć ten numer, odpisałem jej, z kim mam przyjemność. Babcia nie opowiada za dużo o tym, co robiła za młodu, ale kasę podaje jak dealer. Zaczynam się martwić, moje Rottweilery nie rosną już od 5 miesięcy. Kiedy ktoś pyta, ile zarabiam na rękę. Najlepsza terapia na stres, depresję i bezsenność. Rodzina, dlaczego nie przyjmujesz nas do znajomych na Facebooku? Profile mojej rodziny na Facebooku. Jakie masz plany na weekend? Ja? Gdy zrobiłeś sobie za mocną kawę. Nauczyciel wspomina cokolwiek o trądziku, cała klasa. Gdy ktoś mówi ci sekret, który już znałeś, ale musisz udawać zaskoczonego. Gdy wygooglowałaś toksyczne zachowania i znalazłaś opis siebie, a nie jego. 30 minut po tym, jak cię pochowają. Co dzieje się w Disney, zostaje w Disney. Kiedy powiedziałeś coś głupiego i teraz myślenie o tym prześladuje cię przez cały dzień. Nie znam nikogo, kto choć raz w życiu nie zjadł kawałka papierka od krówki. Kiedy śpieszysz się wracając do domu na złamanie karku, żeby zdążyć położyć się na kanapie i nic nie robić. Kiedy ktoś mi mówi, żebym była spokojna zaraz po tym, jak mnie zdenerwował. Powiem swoim wnukom, że kiedyś tymi przewodami dostarczano do lodówki keczup, majonez i musztardę. Nie wiem, czy to ugotować, czy zapytać, co się stało. Kiedy nienawidzisz ludzi. Gdy wracasz do pracy po krótkim urlopie. Ja na sprawdzianie, ja 5 minut przed sprawdzianem. Ja, kiedy nauczyciel patrzy na mnie podczas pisania sprawdzianu. Kiedy mówią ci, że święta to czas spokoju, a ty próbujesz zorganizować rodzinne spotkanie dla 20 osób. Kiedy tak bardzo nienawidzisz swojej pracy, że chodzisz do kibla, żeby trochę od niej odpocząć. Kiedy chcecie się rozstać, ale wiecie, że z jednej pensji żadne z was nie wyżyje. Gdy jesteś ateistą i przez przypadek powiedziałeś o Matko Boska, zamiast o Nauko Boska. Ja nie jestem głodny, moja babcia. Kiedy na owocowy wtorek rzucają same jabłka, ja, muszka owocówka. Kiedy jednego dnia muszę zrobić zakupy i obiad. Stawianie słupków idzie im świetnie. Pytanie, jak wyjadą? Gdy próbujesz się zdrzemnąć, ale dentysta co chwilę cię budzi odgłosem wiertła. Na mocy nadanych praw ogłaszam was parą. Cebulki, włosów na zakołach, cebulki włosów na dupie. Jaki masz talent? Ja, godzina 13, godzina 13:10, ja mam na odwrót. Zgadnij CEO. CEO? No musisz zgadnąć. Chory Polak, starter pack.
kiedy nie masz hajsu na prezent dla niego. Ja nad wodą zaraz wejdę, tylko się przyzwyczaję. Introwertyzm, kiedy nikogo nie potrzebujesz, ale czasami potrzebujesz tak troszeczkę. Gdy widzę, jak ktoś, kto za mapą nie odebrał już swoje zamówienie. Kiedy idziesz spać, bo jesteś senny, ale jak tylko się położysz, to senność jakimś cudem przychodzi. Kiedy próbujesz wyciągnąć introwertyka na imprezkę, jestem bardzo zajęty, mam kolację o 19. Sam na sam ze sobą, nie mogę tego odwołać. Kiedyś nie uwierzyłbym, że jestem w stanie wstać o 6 rano i iść biegać, dzisiaj dalej w to nie wierzę. Mój telefon, gdy siedzę w domu i nie wychodzę, mój telefon, gdy jestem poza domem. Uczestnik talent show urodziłem się, gdy byłem dzieckiem, jurorzy. Kiedy tylko chciałeś wyrzucić z siebie kilka rzeczy, które leżały ci na wątrobie, ale zamiast tego wylałeś z siebie 29 lat tłumionej złości i teraz każdy płacze. Ktoś: hej, jestem w twoim mieście, ja, ok, baw się dobrze. Zasada 5 sekund nie działa, kiedy masz dwusekundowego psa. Jak nastrój, wyspałeś się, ja? Ja muszę zacząć zdrowo się odżywiać, moje drugie, ja dołóż jeszcze majonezu. Kiedyś się w niej myłeś, teraz do niej żygasz, a na święta matka zrobi w niej sałatkę. Goście: dobra, zbieramy się, ja. Kiedy ukroisz sobie kawałek sernika i okaże się, że w środku są rodzynki. Jak babcia spakuje jedzenie, to jakby wsiąść w wehikuł czasu. Ja próbuję otworzyć tę wyjątkową szufladę w kuchni, ubijacz do ziemniaków, wykup pakiet premium, aby uzyskać pełny dostęp do zawartości szuflady. Nie radzisz sobie z wychowaniem dzieci? Wyobraź sobie, że to nie twoje. Każdy wie, jak wychowywać cudze. Introwertyk, kiedy drzwi windy zamkną się, zanim ktoś jeszcze zdąży wejść. Jestem ciekawa, jak skończyło się to małżeństwo. Te koty grzeją ci wodę w rurach, żebyś miał ciepły prysznic, a ty nawet nie znasz ich imion. Ten moment, kiedy myślisz o tym, że w uj za dużo myślisz. Ja muszę w końcu zacząć chodzić wcześniej spać, również ja o 3 w nocy. Kiedy wchodzisz do sklepu, w którym zatrzymał się czas. Ja o 16, a odłożę sobie resztę pizzy na później. Ja o 16:10, dobra, pora dojeść. Każdy z nas był w takim pokoju. Bagaż emocjonalny. Kiedy jesteś 12 dzień z rzędu w pracy, a ktoś ci mówi, że powinieneś się częściej uśmiechać. Nie zawsze mam czas składać pranie, ale kiedy go mam, to nie składam. Kiedy żona długo nie wraca z zakupów, a w lodówce hula wiatr. 2019 rok, 2024 rok, 2018 rok nie był 2 lata temu, tylko 6 lat temu. W końcu mogę powiedzieć, że mam ciało jak Rambo. Czekanie, aż kasjer mnie zauważy, po tym jak znowu coś popsułem przy kasie samoobsługowej. Zgadnij, kto ogląda memy zamiast zająć się robotą. Tak, mamo, będę uważał, nie musisz się martwić. Cześć, człowieku, z którym rozmawiałem 30 sekund na imprezie w 2009 roku, dawaj pozostaniemy znajomymi na Facebooku na całe życie. Mama godzinę przed przyjazdem gości. Mama, gdy przyszli goście. Gdy wysyłam kciuka w górę, to robię tą minę. Ja po spędzeniu 2 dni z rodziną. Kanibalizm. Sztuka balansu.
CEO zmotywuje Was do pracy? Praca urzędników państwowych, zima, lato. Udowodnij mi, że masz polskich rodziców bez mówienia mi, że masz polskich rodziców. Terapeuta, niemiecki chleb nie istnieje, nie możecie skrzywdzić, niemiecki chleb, gluten tak. Idę spać. Czemu kuwa, nigdy nie ma reklam mikrofalówek? Nie każdy o tym wie, ale można ustalić wiek sztucznej choinki, licząc taśmy na pudełku. 14-letni ja zakładający maila, którego będę używał przez resztę życia. Ta rozmowa będzie nagrywana. Kiedy poprosiłeś dziewczynę, żeby utrzymała twoją postać w grze przy życiu, podczas gdy ty musiałeś do kibelka. W całym biurze pracuje jeden facet, więc ma dedykowany kibel. Kiedy macie jedną mamę i różnych ojców. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Norusz to dupsko do kuchni i mnie nakarm. DJ puszcza jakąkolwiek piosenkę z lat 90. Ja nie umiem i nie lubię tańczyć. Też ja po kilku kielonach. Kiedy po ciężkiej nocy chlania budzisz się niespodziewanie bez kaca, zajebiście nie mam kaca, godzinę później, kac. Znowu po energola? Ja wybiegający z domu o 8.15 w nadziei, że zdążę do pracy na godzinę 8. Widać już pierwsze oznaki wiosny. Gniazda przestają stać puste. Musiałem wyłączyć swoją dotykową lampkę na zawsze, ponieważ ten mały skubaniec włączał ją w nocy za każdym razem, gdy był głodny. Dobry mąż i inżynier. Rodzinka, wychodzimy, na pewno nie chcesz z nami iść, ja? Ja staram się zająć ważnymi rzeczami, moje 3 ostatnie szare komórki, zjedzmy coś, czas na spanko, chodź, obejrzymy serial. Kiedy długo nie mogę znaleźć kota, to po prostu świecę latarką na psa. Reklama, skutki uboczne mogą obejmować biegunkę, depresję lub śmierć, ludzie w reklamie. Obraz pod tytułem, czyżbym przytył? Złodziej jajek. Gdzie dokładnie widzi się pan za 10 lat? Ja? Fachowa pomoc, psia pomoc. Ja to nieładnie oceniać innych, również ja. Może to i miłe, ale nie podoba mi się. O, nie, moja roślinka. Ciekawe, jak nazywałaby się czekoladowa wersja tego serka. Kiedy już jesteś spóźniona i wpadłaś na genialny pomysł, jak zaoszczędzić czas. Kiedy szacowany czas dostawy to godzina 13:15, a jest godzina 13:01. Ktoś podjął tu ważną decyzję. W pracy mówią na mnie 007, 0 motywacji, 0 kompetencji, 7 przerw na kawkę. Widziałem naród, jak bez celu się błąka, zamknięty Lidl, zamknięta Biedronka. Kiedy ktoś z zagranicy zaczyna krytykować sytuację w Polsce. Jak przemycić czteropak do kina. Kiedy ktoś się mnie pyta, za kogo się uważam. Chcę mieć tylko takie problemy w życiu. Dziecko z Teletubisiów ma już swoje dziecko. Żyje zdecydowanie za długo. Kiedyś szaleństwo w piątkowy wieczór oznaczało imprezę do białego rana. Dziś jesteśmy szaleni, jeśli obejrzymy film i uda nam się nie zasnąć w połowie. Przyjaciółka potrzebuje twojej rady? Chodzi o mojego chłopaka, ostatnio, ja zerwij z nim.
Wypicie rano samej kawy to nie jest śniadanie. Ja? Studenci prawa poszedłem na te studia, bo chcę bronić ludzi. Studenci medycyny poszedłem na te studia, bo chcę leczyć ludzi. Studenci geologii. Podoba mi się ten głaz. To naprawdę ładny głaz. 16 lat. Nie będę tego nosić, mamo. 25 lat. Ale zajebiste kalesony. Kiedy zbierałaś się w pośpiechu i wracasz do domu? Kiedy bank dzwoni z informacją, że nie dostaniesz kredytu z miesięczną ratą 2000 zł, więc wciąż musisz płacić 2500 za wynajem. Duch, potwór. To żenujące, że wszyscy idziemy przez życie ślepo, akceptując to, iż jajecznica musi być kojarzona wyłącznie z porankami. Są dwa typy balkonów. Zauważyliście, że gubiąc pilot tracimy zaufanie do wszystkich? Siedzisz na pilocie? Nie, wstań. Ludzie przed imprezą, ja przed imprezą. Jak wyglądają ludzie według linii lotniczych? Naukowcy odkryli, że przeklinanie pobudza produkcję endorfin oraz pomaga w walce z bólem, czyli to dlatego jeszcze jakoś się trzymam. Człowiek ma ponad 7 trylionów nerwów, ale zawsze znajdzie się ktoś, kto zagra ci na nich wszystkich. Drogie perfumy, których nie czuć po 2 godzinach, smażona ryba, która śmierdzi przez tydzień. Znajoma to zwykła posiaduwa, nie musisz się specjalnie ubierać. Ja, gdy się pojawiam. Ja, gdy zjem bułkę fitness z marketu, fitness to moja pasja. Kiedy babcia usmaży ci kotlecika. Narzekam, że nie mam życia towarzyskiego, podczas gdy w rzeczywistości uwielbiam siedzieć w domu i nie rozmawiać z nikim przez kilka dni z rzędu. Co dostawca widzi w oknie, gdy idzie w stronę moich drzwi z jedzeniem, na które miałam ochotę przez cały dzień? Co tam jeszcze mruczysz, Smarku? Kiedy wracasz do domu i widzisz, że ten cały pierdolnik nigdzie nie zniknął, kuwa. Co ci pomogło nie oszaleć w tym roku? Nic, oszalałem. Nikt mi w tym domu nie pomaga. Możemy go naprawić, mamy technologię. To, że coś pasuje, nie oznacza wcale, że jest na właściwym miejscu. Jedź do Holandii, mówili, będziesz spał na euro, mówili. Zajęty? Nie, a co? Połączenie przychodzące, oszty cholero. Rozwiązywanie swoich problemów w internecie, mam problem, internetowe forum, mam taki sam problem. Ja, płacący przy użyciu gotówki, dzięki czemu magiczne numerki na moim koncie nie maleją, co w praktyce oznacza, że rzecz, którą kupuję, jest darmowa. Mebel, który zostawiła mi babcia, mebel, który ja zostawię swoim wnukom. Kiedy udajesz chorobę, a wszyscy mówią kurde, faktycznie wyglądasz fatalnie. Bycie dorosłym jest trudne, ale dzięki Bogu, że nie muszę już wstawać o 6:30, żeby iść do szkoły i udowadniać, że trójkąt to trójkąt. Rozgrzewka. Kobieta, znam się z moją przyjaciółką już 10 lat, ale nadal jej w pełni nie ufam, faceci po jednym wspólnym papierosie. Gdy myślałeś, że masz na koncie 2 złote, a okazało się, że masz 15,82. Ja i moja najlepsza przyjaciółka z roboty robimy sobie przedłużoną przerwę obiadową, bo za mało nam płacą, żeby nas coś obchodziło. Dzień dobry, fotowoltaika. Ale ja mieszkam w bloku, nic nie szkodzi. Żona powiedziała, żebym dziś zrobił dzieciom śniadanie do szkoły. Przepis już niedługo dostępny w mojej książce kucharskiej. Kiedy pełen entuzjazmu wykonujesz swoją robotę. Kiedy jesteś Anetką z księgowości. Coś kliknęłaś i znikło. Zakładanie rajstop w reklamach, zakładanie rajstop w rzeczywistości.
kiedy miałeś zawieźć teściową na lotnisko, ale okazuje się, że żona to zrobi za ciebie. Gdy twój chłopak źle się na randce zachowuje, ale nie wiesz, jak mu zwrócić uwagę. Pająk w kącie widząc, że idę z klapkiem w jego stronę. Zaczynaj każdy dzień z uśmiechem, ja. Ale mnie sraka ciśnie. Idealny patyk czy idealny kamień, co wybierasz? Koniecznie daj znać w komentarzu. Sprzątanie bez muzyki, sprzątanie z muzyką. Kiedy kierowcy autobusów wymieniają się na pętli. Kiedy oglądałeś tutorial o prostym przeglądzie samochodu i teraz się nie uruchamia. Nie rozumiem, jak facet z dwoma nerkami może nie mieć pieniędzy na prezent. Weekend wyczuwam, będzie się działo. Ja ciągle zastanawiam się, dlaczego cały dzień jestem zmęczony, też ja o drugiej w nocy, tango z kotem. Kiedy twój znajomy zostawi cię na chwilę z kimś obcym. Teraz nie mogę, pomalowałam paznokcie. Syn i synowa oczami teściowej. Kiedy zabierasz dziewczynę na kolację i ona zamawia tylko wodę. Ja wychodzę na autobus z 10 minutami zapasu, autobus spóźnia się 15 minut, ja. Kiedy czujesz się całkiem spoko, ale nagle przypomni ci się jakaś niesytuacja sprzed 5 lat. Kiedy w nocy ubrania wiszą na wieszaku i zastanawiasz się, czy to nie potwór. Kiedy piszesz test i zaznaczyłeś B 4 razy z rzędu i kolejna odpowiedź nadal wygląda na B. Nawet nie oglądasz tego filmu, ja oglądam. Kiedy cię wkurzył przed wyjściem, a ty już się wyszykowałaś. Mały ja, używający piany, żeby zrobić sobie brodę. Hollywood wreszcie znalazło sposób na piratów, robi takie gówno, że nikt nie chce tego oglądać nawet za darmo. Kiedy dział HR pokazuje ci wszystkie memy z cyklu Nienawidzę tej pracy, którymi dzieliłaś się z innymi. Nie polecam zagadywać do kobiet. Ja kiedyś zagadałem i teraz mam żonę. Kiedy zrobiłeś zakupy w Biedronce, ale przypomniałeś sobie, że dzisiaj sobota, a jak sobota, to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram pam pam pam. Kiedy prosisz Anetkę, która pracuje w tym urzędzie 10 lat, o zrobienie czegoś, co niby robiła przez 10 lat, ale ona nie wie jak, bo robi to pierwszy raz. Kiedy wracam z pracy do domu tylko po to, żeby zjeść, położyć się spać i jutro znowu wrócić do pracy. Mój piesek trzymający szyszkę. Ja z psiapsiułą, gdy uciekniemy, kiedyś w przyszłości z domu opieki. Podlaska drogówka goniąca pirata drogowego. Kiedy do niskiej osoby zawołasz ej, kurduplu. Kiedy jedna koleżanka z paczki jest o rok starsza niż reszta. Kiedy śmieszkujesz w klasie, kiedy jesteś z rodzicami na dywaniku u dyrektorki. Mój pierwszy dzień w pracy, ja po 2 latach pracy. Kultura przede wszystkim. Kiedy słyszysz, jak ktoś w towarzystwie opowiada jakąś historię i dobrze wiesz, że kłamie. Muszę znaleźć nowe miejsce na gitarę. Kiedy mówisz dziewczynie, żeby się uspokoiła. Pewna mama chciała przebrać swoje dziecko za zombiaka, ale wyszło, jakby to był przeorany przez życie księgowy. Kiedy gasisz światło i szybko biegniesz do łóżka, żeby nie dopadły cię demony z piekła. Kiedy jesteś już na tym etapie związku, że nie, wstydzisz się, żeby pokazywać się mu bez makijażu. Kiedy inne psy biegały po parku, on czytał książkę ze swoim człowiekiem.
Jakie masz plany na weekend? Ja? A jeśli ja będę następny? Facebook jest jak lodówka, jak naprawdę znudzony otwierasz go i zamykasz, by sprawdzić, czy pojawiło się coś ciekawego. Kiedy po całym dniu pracy i upału w końcu możesz napić się zimnego piwka. Kiedy liczysz, jaka średnia wychodzi ci na koniec semestru z matematyki, ale wynik jest ujemny. Studenci pierwszego roku szukają sali. Kiedy po 2 godzinach diety i intensywnej głodówki w końcu możesz zjeść coś niezdrowego. Kiedy na spotkaniu rodzinnym rozmowy zeszły na tematy polityczne i z całych sił starasz się nie. Kiedy jesteś gotowy, żeby wstać do pracy, ale twój kot ma inne plany. Jesteś tym, co jesz. Ja, próbujący przypomnieć sobie, kiedy zjadłem depresję i lęki. Janusz po wakacjach. Ja rano po uświadomieniu sobie, że wykorzystałem już cały urlop i muszę iść do tej roboty. Ja, patrzący jak lekarz wystawia mi L4 na 2 tygodnie. Myślałem, że to dziecko, ale po chwili zobaczyłem to. Proszę powiedzieć swoim dzieciom, żeby zachowywały się ciszej. Pasażerowie stojący powinni trzymać się uchwytów. Problemy ludzi noszących okulary. Kiedy jesteś dopiero od godziny w pracy i wszystko się jebie i tak sobie myślisz, że trzeba było rano do płatków nalać wina zamiast mleka. Mały ja dzwoniący do pracy mamy, dzień dobry, mogę rozmawiać z mamą? Z czyją mamą? Ja, moją mamą. Mamo, mogę wyjść? Masz 25 lat, nie powinieneś nawet wracać. Czy masz czasem wrażenie, że ty i twoi koledzy z pracy pracujecie w różnych branżach? Wszyscy kupują samochody, mieszkania, wyjeżdżają na wakacje, a ty musisz wybierać między cebularzem a pizzą mrożoną? Kiedy dojechałeś do celu, ale nie wysiadasz z auta, bo musisz wychłodzić turbinę. Kiedy musiałeś usiąść sam w pierwszej ławce i słyszysz, że twoi kumple się z czegoś śmieją. Kiedy słucham smutnej muzyki i myślę o smutnych rzeczach. Kiedy synek dostaje pałę z matmy, a to ty rozwiązywałeś zadanie. Jeśli kobieta powie rób, co chcesz, pod żadnym pozorem nie rób tego, co chcesz. Stój spokojnie, nie ruszaj się. Nie mrugaj, nie odpowiadaj, nawet nie oddychaj. Po prostu udawaj martwego. Każdy poranek, ja naprawdę nie mogę zostać, łóżko, ale kochanie, przecież na zewnątrz jest tak zimno. Gdy powiedziałaś mu, żeby nigdy więcej się do ciebie nie odzywał i on nigdy więcej się do ciebie nie odezwał. Mama, chcesz pojechać na weekend do babci? Ja, nie odmawia się, kiedy pieniądz woła. Kiedy wszyscy w mieszkaniu śpią, a ty po ciemku rąbniesz małym palcem u stopy w szafkę. Kiedy przegapisz ostatni stopień na schodach. Kanapki mojej mamy, moje kanapki. Kiedy uciąłeś sobie drzemkę i czujesz się jeszcze gorzej niż wcześniej. Kiedy zapłacisz czynsz i siedzisz więcej w domu, żeby ten koszt nabrał sensu.
To uczucie, kiedy jest nudno, wchodzisz na Facebooka i tam też jest nudno. Kiedy znudziło cię przeglądanie dużego internetu, więc sprawdzasz, co tam w małym internecie. Jenga w sam raz dla mnie. W końcu jakaś realistyczna Barbie. Prywatność w moim domu. Kiedy wyszłaś spod prysznica, siedzisz przed lustrem i zastanawiasz się, od czego zacząć. Kiedy mama przychodzi do twojego pokoju i mówi, że tylko jeszcze nasrać na środku, jam jest panem tego chlebu. Ślicznie wysprzątałeś kuwetę, człowiek, piąteczka. Google Maps, dotrzesz do celu o 3:00, ja docieram do celu o 2:51. Ja dzięki, nie potrzebuję nic ze sklepu. Mój chłopak wraca bez słodyczy i przekąsek. Ja? Nikt selfie mężczyzny w średnim wieku na portalach społecznościowych. Kiedy dopiero co dostaniesz maila, że twoja paczka została wysłana, śledź paczkę. Kiedy mechanik mówi, co za debil to robił, a to ty robiłeś. Mały, ja nie chcę jeść, mama leci samolocik, ja. Ja jestem smutny, przyjaciele nie smuć się, ja, no kuwa, że na to nie wpadłem. Kiedy obetniesz paznokcie i zaczynasz tego szybko żałować. Kiedy cofnęli ci licencję na budę z rożnem, solarium dla kur. Moja mina, kiedy ktoś mi mówi, że piłki antystresowe są do ściskania, a nie do rzucania nimi w ludzi, którzy cię stresują. Kiedy odwiedzasz znajomych, którzy jeszcze nie mają dzieci, sari za bałagan. Kiedy była na ciebie zła, a później zjadła, radosne chrumkanie. Ja nigdy nie mam na nic czasu, ja przez 90% swojego czasu. Nikt, ludzie, którzy muszą wstawać o 5 rano. Po co chodzić do psychoterapeuty, jak można go wymyślić i rozmawiać z nim całkowicie za darmo? Kiedy coraz później robi się ciemno i czujesz, jak wracają chęci do życia. Kiedy razem z przyjaciółką jesteś pijana i próbujesz zrobić selfie. Ja w jeziorku w te wakacje. Kiedy ludzie mówią mi, jak wiele tracę przez to, że nie mam dzieci. Kiedy cały dzień nic nie robię, bo mam plany na 20. Kiedy zamiast powiedzieć ci, o, jak pięknie wyglądasz, on mówi, co tak długo. Kiedy jesteś blada i na 30 sekund wyszłaś na słońce. Kiedy długi prysznic nie rozwiązał twoich problemów. Ja z psiapsi na wakacjach, po tym jak 87 razy miałyśmy załamanie nerwowe. Pakowanie na wyjazd. Pakowanie na powrót. Kiedy musisz zaraz wychodzić i nie możesz znaleźć rzeczy, które są ci potrzebne. Ja. Pająk. Kiedy zmuliło cię w pracy i teraz z całych sił walczysz, żeby nie zasnąć. Znajomy, wow, schudłeś. Jaką dietę stosujesz? Ja biedę.
kiedy wstajesz codziennie o 5 rano. Idealna poduszka do manicure nie istnieje. Dwie przyczyny moich problemów: niepotrzebnie przemilczałem sprawę, niepotrzebnie się odezwałem. Kiedy byłaś w dobrym humorze, ale ktoś ci go popsuł. Nie przyjdę jutro do pracy, bo mam problemy ze wzrokiem. Konkretnie, nie widzę tam siebie jutro. Dlaczego zawsze wstawiasz tylko zdjęcia twarzy? Ja mam to w dupie, obojętne mi to, ja o godzinie 3:35, jak on mógł mi tak powiedzieć? Ja myślący o swojej przyszłości o 1:00 w nocy. Mam hobby, które nazywa się leżeć i myśleć o tym, co bym sobie kupił. Jakbym był bajecznie bogaty, ech marzenie. 6 rano, mroźny poranek, psiarze, kociarze. Mam wrażenie, że jestem postacią w Simsach i laska, która mną gra, nie zna ani jednego kodu. W rezultacie pracuję 3 tygodnie, aby zarobić na drzwi. Kiedy robisz wiosenne porządki i znajdujesz jakieś stare greaty z przeszłości. Truskawki po tygodniowym pobycie w lodówce. Ja biorę klucze do ręki, mój pies, gdzie idziemy, mordeczko? 15 lat mojej edukacji, patrzące, jak pcham drzwi, na których jest napisane ciągnąć. Twoja prośba o urlop została odrzucona, ja, czytający to w samolocie. Kiedy ktoś proponuje ci spotkanie w twój jedyny dzień wolny, jestem za stary na takie rzeczy. Kiedy jesteś na piwku ze znajomymi i czekasz, aż procenty zaczną działać, żeby się odpalić, jeszcze minutka. Kiedy ktoś nazywa cię wariatką, ale ty dopiero pokazałaś poziom 1. Kiedy ona chce mięśniaka z poczuciem humoru. Kiedy zamiast ci odpisać, druga osoba dzwoni i do tego z kamerką, no czy ty normalny jesteś? A ty co lubisz robić, jak tylko wstaniesz? Zasypiać ponownie. Kiedy zabierasz chłopaka do Rossmana, bo musisz na chwilę po coś wejść. Kiedy jedne drzwi się zamykają, drugie się otwierają, moje drzwi, ujnia, inna ujnia. Ja w łóżku o 21:00, bo to idealna pora na spanko. Kubki w moim pokoju widzące, że nadchodzę z kolejnym kubkiem. Pracodawca, proszę opowiedzieć coś o sobie. Ja wolałabym nie, bo naprawdę chcę dostać tę pracę. Kiedy jesteś zła na swojego chłopaka i się do niego nie odzywasz, ale on pyta, czy chcesz coś do jedzenia. Kiedy rano jedziesz w autobusie. Kiedy czekasz już 3 godziny na załadowanie się gry i nagle jest 99%. Kiedy wyszła z domu wkurzona, wróciła szczęśliwa i od razu wskoczyła pod prysznic. Budowa dróg na Podlasiu idzie pełną parą. Kiedy leżę w łóżku i oglądam domowe treningi na YouTube, wyobrażając sobie, że ćwiczę. Kiedy włączy ci się przednia kamera w telefonie. Kiedy twoja laska zmyła już makijaż i sobie leżycie. Kiedy od 6 godzin oglądasz seriale i musisz rozprostować kości.
Ja biorę gryza burgera, wszystkie składniki po przeciwnej stronie bułki. Mama przy gościach, mama, kiedy goście już sobie pójdą. Gdy muszę wstać i zamknąć drzwi, bo mama zostawiła je uchylone. Główna zasada grilla na działce, działka nie powinna być twoja. Kiedy po latach piracenia zakładasz Netflixa, a ten próbuje ci coś polecić, panie, nie pokazuj mi pan tego gówna, bo ja żem to widział. Kiedy robicie sobie zdjęcie grupowe i jakiś przechodzień wchodzi wam w kadr dla zabawy. Kochanie, znalazłem idealną walizkę dla ciebie. Johnny Bravo na starość, pamiętasz tę bajkę? Kiedy sobie grabisz, a potem przesadziłeś. Kiedy po 8 żubra idziesz łowić ryby. Kiedy pierdniesz i akurat w tym momencie ktoś do ciebie podchodzi. Kiedy jesteś z dziewczyną na imprezie i ona nagle mówi, że ty więcej nie pijesz. Kiedy pytasz się szefa o podwyżkę. Nalepka uwaga szkło istnieje, kurierzy. Kiedy ktoś pożera ostatni kawałek pizzy na twoich oczach. Kiedy po całym dniu udawania, że jesteś człowiekiem, możesz być już sobą. Jak bardzo angażujesz się w pracę w ostatni miesiąc po otrzymaniu wypowiedzenia. Kiedy Piotr kupił nowy monitor do komputera i okazało się, że jest większy od twojego telewizora. Kiedy piosenka, którą śpiewasz w 100% opisuje twoje beznadziejne życie. Kobieta nie umówi się z facetem, który mieszka z matką, ale jak mieszka z żoną, to nie ma problemu. Ja zostawię sobie te ciastka na później, ja 3 minuty później, już czas je dojeść. Kochanie, nie wystarczy mi na 2 wina, może być jedno? Ja po tym, jak zostawiłem w domu 100 reklamówek w innej reklamówce i kasjerka pyta, czy doliczyć reklamówkę, tak. Kiedy jesteś na diecie, a znajomi zamówili pizzę. Spotkało się 5 koleżanek, ale nie mają o czym gadać, bo przyszły wszystkie. W tygodniu, nie dam dzisiaj rady przyjść do pracy, umieram. W weekend, co? Jaka choroba? Polewaj, zaraz będę. Piątek wieczór, sobota rano. Kiedy jesz płatki i zostanie ci ostatni czokapik. Kiedy w klubie o 5 rano włączają światło. Udało ci się usunąć tłustą plamę z sofy? Jak to zrobiłaś? Rozwiodłam się. Kiedy koleżanka od 2 godzin wysyła ci screeny z kłótni ze swoim facetem, interesujące. Kiedy odpiszesz komuś K, zamiast ok i nie wiesz, co zrobić z zaoszczędzonym czasem. Kiedy jesteś na domówce, ale wstydzisz się odezwać, bo znasz tylko gospodarza. Kiedy ktoś w filmie jest uwięziony pod wodą i chcesz sprawdzić, czy byś to przeżył. Kiedy śpiewają ci 100 lat i nie masz pojęcia, co ze sobą zrobić. Kiedy skończysz kłótnię, odchodzisz, ale słyszysz, jak coś mamrocze pod nosem. Kiedy słuchasz muzyki na słuchawkach i masz w piosence zajebiste wejście, ale nie możesz zareagować, bo jesteś w miejscu publicznym. Zastanawiałeś się kiedyś, jak wygląda świnka Peppa z przodu? 5-letni ja czekający, aby podać klucz ojcu podczas nauki brzydkich słów. Ja codziennie słuchająca tych samych 8 piosenek. Moja kuchnia po ugotowaniu jajka. Moja kurtka o 15, moja kurtka o 3 w nocy. Ktoś tu podjął ważną decyzję. Kiedy wracasz nocą do domu i usłyszysz, że ktoś za tobą idzie.
Czasami musisz po prostu zostawić problemy za sobą. Ja dlaczego tak bolą mnie plecy? Także ja. Nikt, mój nos o pierwszej w nocy. Kiedy ktoś mnie łaskocze. Kiedy jedziesz samochodem i w radiu zaczyna lecieć piosenka, którą dobrze znasz. Gdyby Lejs robił chleb. Gdy napotkasz na swej drodze międzygatunkowy gang. Podobno jaki właściciel, taki pies, coś w tym jest. Za każdym razem, kiedy żona bierze prysznic, czeka na nią delegacja pod drzwiami. Kiedy zostawiłaś swoje podarte spodnie u babci? Kichnąłem, kiedy spały. Szefie, potrzebuję podwyżki, żona dziś urodziła ósemkę. Kreatywne wykorzystanie kalafiora. Chlebek w trakcie wypiekania. Drzemka w ciągu dnia to zawsze hazard. Albo obudzisz się wypoczęty, albo tak. Ja do siebie co rano, nie przeżywaj, w końcu się wyśpisz. Kiedy dorosłem, to nauczyłem się, że nie da się wszystkich zadowolić, ale żeby wszystkich wkuwić, to nie ma żadnego problemu. Idziemy gdzieś się przejść, nie mogę. Wszystko mnie boli, niby po czym? Po trzydziestce. Ja, kiedy tylko otworzę oczy, nie chcę. Ja zdejmuję sweter, moje włosy. Kiedy byłem młody, byłem biedny, ale po latach ciężkiej pracy, już nie jestem młody. Kiedy on nakrzyczał na ciebie przez Messenger, serduszka, idziemy sobie stąd. Kiedy w końcu znalazłeś idealną lekturę dla siebie, jak żartować, żeby ludzie się śmiali, a nie zastanawiali się, czy jesteś normalny. Ktoś wybudował swoim psom trzypiętrową budę. Mają lepszy poziom życia, niż ja. Kiedy ktoś podaje ci sensowne rozwiązania twoich problemów, a ty tylko chciałeś sobie na wszystko ponarzekać. Ja w domu, gdzie mogę być brzydka, spokoju. Kiedy na ulicy zwrócisz młodej matce uwagę, że jej dziecko źle się zachowało. Jeszcze nie wiem, co nabroili. Jest przekonany, że go nie widzę. Nasze dzieci na pewno nie znajdą tu prezentu. Ostatnio mi kolega powiedział, że zaplanował sobie jedną rzecz, zaczął ją, a potem skończył, o ten jeniutki. Kiedy wszyscy w pracy testują twoją cierpliwość, ale masz rachunki do zapłacenia. Kiedy nauczyciel wbija do kibla na długiej przerwie. Żona, gdzie wczoraj byłeś z psem? Mąż w tych miejscach, co zwykle, a co? Żona albo zachowuje się jakoś dziwnie. Czasami myślę o tym, co się stało z ludźmi, którzy spytali mnie o drogę. A już myślałem, że krzesło się połamało. Kradzież tożsamości to poważna sprawa. Napisz kradzież, jak oglądnąłeś do końca.